Podczas gdy na portalu Guru stworzył dla was w 2018 roku listę 18 najbardziej wyczekiwanych gier MMO, to ja ograniczę się do tych 10 moim zdaniem najgorętszych, najchętniej widzianych w tym roku na naszym poletku MMORPG-owym. Jakie oczekiwania się spełnią, a czego mimo szczerych chęci raczej nie zobaczymy. O tym przekonamy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ja natomiast zapraszam was na listę 10 najbardziej wyczekiwanych gier sieciowych w tym roku oraz zachęcam do zostawienia lajka, komentarza, jak i suba. Zaczynajmy! Na miejscu 10 to co pewne, aczkolwiek wcale nie najmniej oczekiwane. Monster Hunter World pojawi się niebawem na konsolach, później na PC-tach i choćby to nie było w pełni MMO, to jednak otrzymamy sieciowego, solidnego RPGa w klasycznym, znanym i lubianym uniwersum. Wielkie monstra, wymagające wysiłku i pracy polowania, tony surowców do zdobycia. Monster Hunter World to zdecydowanie wyczekiwana, dobra i ładna produkcja. You're on the A-list, right? Miejsce 9. Ascent Infinite Realm. Na liście nie mogło oczywiście zabraknąć nowej produkcji od twórców Terry Online i PlayerUnknown's Battlegrounds, która ma wszelkie podstawy, żeby namieszać na rynku, a wszystko dzięki steampunkowi, w który obleczono świat, oraz epicko wyglądającym walkom w powietrzu. Czegoś takiego w MMORPG-ach jest jak na lekarstwo. Czekamy na pierwsze testy, a wcześniej na ujawnienie modelu biznesowego. Mimo że wrażenia ze Triga z testów azjatyckich nie były najoptymistyczniejsze, to jednak producent i ciekawy klimat robią robotę. Na miejscu 8 Bless, który może stać się twarzą roku 2018. Wszystko zależy jednak od Koreańczyków z NeoWiz, którzy najpierw muszą naprawić to, co było złe, a potem wybrać najlepszy z możliwych systemów płatności, który zadowoli wszystkich fanów. Gdy to się uda, powinniśmy otrzymać MMORPG-a, o jakim zawsze marzyliśmy. Z pięknym światem, ekscytującą walką i klimatyczną muzyką od Hansa Zimmera. Przypominam, że Bless widnieje już na Steamie ze swoją stroną. Siódemka dla gry mobilnej. Black Desert Mobile zapowiada się na wielki międzynarodowy hit. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy takiej grafiki i takiej walki w tytule na urządzenia przenośne. Jeśli tylko rozgrywka nie zostanie spłaszczona, jak to ma miejsce w wielu mobilniakach, to Black Desert Mobile może być kamieniem milowym, który zatrze granice pomiędzy pecetowym a mobilnym światem. Dodatkowo BD to solidna marka, oby tylko kusząca nazwa nas nie zwiodła. Szósteczka staje pod banderą Dragon's Dogma Online i aż trudno uwierzyć, że żaden wydawca z Europy lub Ameryki Północnej nie pokusił się o sprowadzenie tego świetnego MMORPG-a na zachód. Każdy, kto grał na azjatyckiej wersji, a wiemy, że kilku Polaków by się znalazło, potwierdzi nasze słowa. To wciągający, oryginalny, ale przede wszystkim grywalny tytuł, który z miejsca stałby się lepszy od 90% produktów na rynku, bo cóż, to w końcu Dragon's Dogma, prawda? Pierwszą piątkę otwiera następca Kingdom Under Fire 2. Pamiętacie tamten tytuł, który nie może do nas dotrzeć od wielu, wielu miesięcy? Conqueror's Blade natomiast zapowiada się dużo lepiej i szczerze to jego warto wyczekiwać mocniej. Niewielkie wymagania sprzętowe, przy okazji ogromne walki i oblężenia wokół fortec, wszystko w epickiej szacie graficznej i przy niesamowitym zagęszczeniu przeciwników na ekranie. Przed Bożym Narodzeniem ruszyły zapisy do beta testów, więc closed beta powinna ruszyć jeszcze w tym kwartale. Rzućcie okiem na materiały na YouTubie. Z pewnością gra wam się spodoba. Wysokie miejsce 4 dla produkcji Widmo, która od lat pojawia się w naszej top liście wyczekiwanych MMO kolejnego roku. Lost Ark Online to hack and slash, którego wszyscy prawdopodobnie chcemy, którego wszyscy od lat wyglądamy zza horyzontu, licząc na fenomenalnie wyglądający na gameplayach tytuł, który w końcu trafi w nasze ręce. W Korei Południowej trwają przygotowania do finałowych testów, więc gdyby Smilegate Studios naprawdę się postarało, to pod koniec roku moglibyśmy już otrzymać jakieś alfa testy u nas, albo przynajmniej ich zapowiedź.
miejsce trzecie dla tytułu, którego bardzo mocno wyglądam. Soul Worker Online, czyli definitywnie coś, za co trzymamy kciuki, nie tylko jeżeli chodzi o grę, ale przede wszystkim jeżeli chcemy, aby Gameforge nie spartolił sprawy. Wydawca jest bowiem kluczowy do sukcesu w większości przypadków. Soul Worker to świetna graficznie instancjonówka, fenomenalna dynamika, fascynujący klimat. Fanów anime nie brakuje w Europie, więc o przyrost graczy nie powinniśmy się martwić. Graliśmy na wersji dalekowschodniej, naprawdę jest na co czekać i jak mówię, aby wydawca nie zawiódł. Numer 2 w moim wypadku to Crowfall. Jest kilka powodów, dla których warto czekać właśnie na ten tytuł. Europejski klimat, niestandardowa rozgrywka, system polityczny oraz tak skonstruowany świat, że będzie wam przypominał grę o tron. A nie zapominajmy jeszcze o sporej ilości klas i ras, a do tego upgrade'zie graficznym, który wypięknił Crowfalla do granic możliwości. Ten tytuł ma w sobie to coś, co sprawiło, że hejtowany przez wielu trailer mnie kupił w 100%. Jeśli obietnice zostaną spełnione, to może być hit 2018 roku. Miejsce pierwsze dla mnie prywatnie to natomiast tytuł must have, którym jest Ashes of Creation. A to okazało się jednym z największych zaskoczeń w roku 2017. Twórcy obiecali przywrócić gatunek MMO roleplay do czasów świetności i ludzie to kupili. Gra miała uzbierać 750 tysięcy dolarów, a koniec końców uzbierała 3 271 809 dolców. To rekord jeżeli chodzi o gry MMORPG. Mamy tylko nadzieję, że producenci staną na wysokości zadania i rzeczywiście dostarczą nam open world, no faction based, no pay to win, high fantasy MMORPG, który odświeży oblicze gatunku. Zatem Ashes of Creation na miejscu pierwszym w naszej liście, jeżeli chodzi o kanał. Tyle w zestawieniu 10 najbardziej wyczekiwanych gier. Niemniej jednak na portalu znajdziecie aż 18 tytułów i wspominkę o kolejnych kilkunastu, które powinny pojawić się w najbliższym roku. Zajrzyjcie zatem do linka w opisie, który przyniesie was do artykułu guru. Ja natomiast żegnam się z wami, liczę na wasze top listy wyczekiwanych MMO w komentarzach, na lajki oraz suby z dzwoneczkiem. Do usłyszenia, cześć!